Pod prąd? A czemu nie? Patrzcie na to. Kto się nie schowa, ten nie żyje. Jedziemy do Rawalpindi, starszego brata Islamabadu. Miasta zrośnięte są ze sobą niczym miejscowości Śląska, lecz nie sposób traktować je jak jedność. Islamabad to równa siatka dróg i nowoczesna tkanka miejska, a Rawalpindi? Sami je za chwilę zobaczycie. Małpa załadowana. Let's go! Mieliśmy już ofa! Przygoda trwa nadal! Mocy pod dostatkiem i my! Co jedzie za nami, ale strasznie pierdzi. Jedziemy przez Stary Bazar i mamy teraz wycieczkę oprowadzaną przez naszego gospodarza Sannę, którego poznaliśmy przez internet, WhatsAppem. Okazało się, że podróżowaliśmy w tym samym czasie po Iranie. Jakoś tak od słowa do słowa sam pan zaprosił nas do siebie i teraz zabiera nas w miejsca, w które na pewno nie trafiliśmy sami. Are they coming? This is scary. Oh, what? Yeah, really scary. You can see these are the houses left and right, and you can see this like there are palaces here. Yeah. Do you smell hash? Yes. Somebody was smoking hash. So we need to be careful because of the wires. Yes. They are hanging quite low. What was he saying? Please, auntie, make my video also. Yeah, I did. I did. Ja nie wiem, co to się działo. Naprawdę nie wiem. Ale generalnie... No, szybko jechaliśmy przez te uliczki. Szybko. I tak czasami przyspieszaliśmy dość szybko i hamowaliśmy dość wolno. Czasami jechaliśmy pod prąd. Czasami jechaliśmy pod prąd i tak powiem szczerze, gdybym nie miała dużego zaufania do tego, że mi się nic nigdy w życiu nie stanie, to chyba bym się wtedy bała trochę. Chodźmy zobaczyć, zabezpieczają motki. Sana powiedział, że bardzo dużo się takich właśnie motocykli kradnie tutaj. Aha. W samym Karachi 700 dziennie. Zresztą, 700 tak, dziennie. Tak, i oni spinają je ze sobą, zobacz. Chodźmy to zobaczyć. Okej. Up and go.
Tak, jest zapięty poprzez mola i przednie lagi. Ale przednie lagi przy widelcu. A tutaj mamy instalację elektryczną. No ale to jest typowe w miastach w Azji, że te kable są robione tak jak trzeba. Thank you. A zupa została nalana do worka foliowego. Tam zostały dodane wszystkie dodatki typu tłuszcz i tak dalej. Thank you, bye bye. Zostały wszystkie dodatki do tego worka dodane. No i tak naprawdę w jaki sposób to się wydarzyło? Pewnie zobaczyliście, że worek foliowy został włożony do kubeczka. A kubeczek służy od razu za miarkę. Jeśli wypełnimy do brzegów kubeczka, no to już wiecie, ile jest w worku. Czy powiem ci, że przenosimy się w czasie tutaj. Bo jakby tu jeszcze wyłączyć silniki spalinowe, no to powiem ci, że nie wiem, ile się przesuwamy, 100 lat. No i było szybkie spotkanie z policją. A back in the days, because these houses were together, so what they did was they made these sort of a small walls with a gate. At night time, they would close this gate, so it's like a guarded, one guard for a whole community. Yeah. But now it's closed. Okay. No. No tak, teraz się już ta brama nie zamyka. Został wylany asfalt do właściwie kolejnej jego warstwy. No i strefa już nie jest chroniona. I wcale nie jest to już takie oczywiste. No dobra, ale wracając do spotkania, szybkiego spotkania policjantów, no to powiem wam, nie spodziewałem się 4 policjantów na 2 skuterach, którzy jadą takimi wąskimi uliczkami. No ale w sumie żaden inny wóz bojowy tutaj się nie zmieści. Stary Rawalpindi ma urok nieodkrytych tajemnic. Darmo szukać informacji o nim w przewodnikach, a i internet w tej sprawie skąpy i raczej milczący. Sana prowadził nas pewnie w gąszczu ciemnych i krętych zaułków. Co i róż wskazywał to haveli, to meczet, to jakiś zapomniany pomnik brytyjskiej świetności. Czas stał tu w miejscu od dawna. W głowie kołatało mi się pytanie. Jak by to było mieszkać tutaj? Someone likes flowers. You see? Nie widzieliśmy tutaj nigdzie, żeby ktoś trzymał kwiatki w doniczkach, zwłaszcza tak wysoko. Sukienka ślubna. I to chyba jest ten wzór właśnie. Da się to złożyć z tego? Jeszcze to mnie zastanawia. To są... Ja pierwszy raz w życiu widzę coś takiego, żeby tutaj była taka
jakby na zakładkę zrobiona kokardka. Dużo pereł, dużo cekinów, dużo złotej nitki. Prześliczne to jest. No a teraz zajrzymy przez okno. Popatrzcie, co jest w środku. Tak, dobrze widzicie. Koń. So what happens if this horse dies? Dies. If it dies, what happens? There is dies. Yeah. Oh. Okay, czyli czekają na. Nie, to jest koń imama Husseina, którym nikt nie jeździ, który jest tylko tutaj czesany, maszowany i dostaje dobre jedzenie. No i generalnie jest takim świętym koniem szyickim. A czemu nie może głową ruszyć nawet? No właśnie, ja. Go anywhere without cars. You Pakistani. Yes. But we will come. Yes, but so when the cars come here, cannot be parked here. You people come here for one day, not every day. So this needs so a just, regular... So just stop the escort and we will start coming. Make the visa easier, we will start coming. No i tak wygląda zwiedzanie uliczek nocą w Rawalpindi. Tu powstają słodkości. To jest pyszne. Tutaj jest korzuszek organicznej śmietanki. Organicznej, całodniowej śmietanki. Tak jest. Poza tym jest to lassi jak to lassi. We call this. We call this a local beer. Local beer. Yeah. You know, in some in a hot season, when you drink it cold, you are very sleepy. You knock out. You get drunk. Okay. Okay. Hartowanie żołądka jak nic, natomiast jest to naprawdę dobre, naprawdę dobre. Okay, these are the two shops and these two restaurants have the same name. It's called Mamu Burger. And for the last almost 30 years, 33, 32 years, they have an argument between each other that we are the real one. And every day they have a competition. The clients goes to one, the other one offer again and says, tell us which is the best one. And they're like, you know, showing muscles to each other, like, you know, mine is better one, mine is best one, and this is the original one. So they have a same name, same everything. And they say, like, you know, they both claim that we are the original one. Jest jeden problem z tym motocyklem. Jak wciskasz przedni hamulec, to się nie da skręcać. Nie wiem, co tu się dzieje, ale najprawdopodobniej ma raz pieprzone łożyska. Bo jak zaczynasz hamować, to on robi takie coś. Tak? I da się skręcić. Musisz puścić hamulce. Jak puścisz hamulce, to masz za dużą prędkość. Ale to nie jest problem motocykla, tylko twój.